Ludziska, z tej strony waszym Homor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku Skariona, odcinku już trzecim. W poprzednim odcinku, moi drodzy, udało nam się przedostać trochę przez ogrody botaniczne i myślę, że lada moment z nich wyjdziemy. I uzyskaliśmy również nową zdolność, której aktualnie nie mogę wam pokazać, bo jesteśmy trochę za duzi na nią. A mianowicie kamuflaż, więc trochę musimy się odhapeczyć prawdopodobnie. Tu nam koledzy prawdopodobnie w tym pomogą. Dziękuję bardzo. O. Aha, ja się mogłem tu... Dobra, jednak trochę bez sensu zrobiłem, bo... Z tego co widzę, mogą na spokojnie ten... Mogą na spokojnie złożyć biomasę tutaj w tym miejscu. Tego kolegę możemy sobie zjeść. I to, co zrobię, to tutaj ukryjemy się przed nimi wszystkimi. Trochę tylko widzę, że nam zabrakło... O nie, o nie, o nie, o nie. Błagam, niech to będzie woda. Niech to będzie gdzieś woda. Jest. Uff. Uff. Moment, a my... Aha, zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Czy tutaj gdzieś na przykład miałem... Chyba tutaj miałem jakiś prądzik. No właśnie, jest prądzik. Chodź, kolego. I to już tłumaczy, dlaczego tutaj jest biomasa. Miejsce na złożenie biomasy. Dobra, odpalimy laser i dzięki temu mamy otwarte przejście. I możemy się na spokojnie naładować. I teraz tylko trzeba ukryć się. I jest git, moi drodzy. Zjemy sobie... O Jezu, czemu mi teraz coś znowu wyskakuje? Muszę pamiętać, żeby wyłączyć te wibracje w tym telefonie, bo to jest męczące i najmocniej was przepraszam za mój brak profesjonalizmu. Udało nam się coś odblokować, już nawet nie zdążyłem zauważyć. A nie, po prostu wyłączyliśmy laser. Jednakże no, wychodzimy dalej. Ale z ciebie paskudny zasranie, co blokowano osiągnięcie, okej. Okay. Ogrody botaniczne, status bezpieczny. No już nie będą. Bezdroża mu kradła. Przebite są wszystkie śluzy. No właśnie, 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 właśnie. Co to odblokujemy? Aha, po prostu przejście i po prostu wyjdziemy z tych ogrodów. Nie widziałem za to jednostki izolacyjnej nigdzie w tym miejscu, mi się wydaje. Dobra, możemy zjeść ponownie naszą masę. O! Mamy nową, kolejną część mapy. Tylko gdzie nas to wszystko zaprowadzi? Okej, tutaj byliśmy przed chwilą. Znaczy przed chwilą, Boże Święty. Tutaj byliśmy w poprzednim odcinku. I czy ja gdzieś tutaj mogę się wydostać? Bo z pewnością musimy skorzystać z naszej nowej umiejętności. O, właśnie. Jest możliwość złożenia biomasy, więc to zrobimy. Podładujemy się i wykorzystamy już nasz ten, żeby przejść tu dalej. Chociaż pytanie, czy ja... No właśnie, bo tutaj jest kawałek tego jeszcze. To powinno się zaraz znowu otworzyć. Chociaż pewnie muszę to jakoś... Nie, stąd przyszliśmy. A, tutaj mam to. Okej. Okay. To ma sens. Dobra, i zobaczmy tutaj. Aha, po prostu się rozwiniemy i pewnie mi tutaj rozwali coś, żebym mógł przechodzić. Chyba rozwoju te lasery po prostu i nie będę ten. Podwodna baza Lewiatan. Okej. Dobra, zapiszmy grę, tak na wszelki wypadek, i odzyskajmy trochę masy. Oj, będzie trochę mokro. Dzisiaj trochę będzie mokro. Nietypowo. Okej, okay, już widzę, że musimy tutaj przejść wyżej gdzieś. Już się nam udało wyjść, jednakże już widzę, że nas rozpoznali jako organizm tutaj żywiący się nimi wszystkimi, więc... Więc to też zrobimy. Pożywimy się nieco. No,
Tutaj mam usta. W mojej bezwładnej masie też są usta. Dobra, dwóch kolegów tutaj jest. Ej. Dobra. Wytarmosimy kolegę, bo lubimy bardzo tarmosić się z innymi ludźmi. Dobra. I ciebie też mamy. To możemy sobie otworzyć i tutaj również możemy to zostawić. Prawdopodobnie przyda nam się to, czy byśmy mogli... No też nie wiem, czy tu są jakieś lasery, chyba na razie nie ma. Ale w jakiś sposób myślę, że to ma sens, że to tam jest dostępne, bo inaczej byśmy... Pewnie byśmy się musieli do tego wrócić zaraz. Więc ja tamtą masę zostawię jednak. A, tu jest przejście. Strzelił kolega prosto w twarz. Ale ja tu widzę, że wszyscy są ten. Wszyscy są to mało odporni na mnie. Więc jak najbardziej możemy sobie tutaj podjeść. Co z tej strony mamy? A, możemy sobie po prostu blokować. A, i mogę zabrać swoją masę. Nie, nie chciałem zabierać te, zrobić z siebie, tylko chciałem zjeść tą. Bo tam chyba było jakieś drewno, do którego będziemy potrzebować i prawdopodobnie przebić. Albo może nawet... Nie, tego nie mogę. A, kumam, dobra. I teraz potrzebujemy... Czyli jednak trzeba było trochę więcej, się więcej pozawracać. Teraz trzeba zostawić biomasę i użyć naszego tutaj lepu, można powiedzieć, żeby przestawić dźwignię. Ok. I teraz możemy wrócić raczej już po to. A przynajmniej powinniśmy być w stanie móc teraz normalnie przejść. Ciekawe jest, czy możemy być jeszcze więksi. Oprócz tego, co teraz aktualnie mamy. Dobra. Tutaj jest kolega jeden, więc do niego bym podszedł w jakiś inny sposób. Trudno jest tą masą czasami niestety ten, tak się to ustawić, żeby było dobrze. Dobra, jest już po tobie, kolego. Zobaczcie, jak w ogóle piksele są tutaj zalewane wszędzie. Dobra, możemy się wcisnąć, pewnie tutaj wylądujemy, no jak najbardziej, dało się tego domyślić. Okej, okay, widzę, że mamy kolegów już ze spluwami, znaczy ze spluwami, z miotaczami, tylko gorsze jest to, że ja, no ja jestem duży. I ja masy teraz nie mam gdzie zostawić. Bo tu do góry się nie cofnę. Z kolei jak mnie tu zobaczą, to o właśnie, zaczną robić to. Więc w sumie jedyną rzeczą tak... Mam nadzieję, że nie możecie mnie atakować. Nie, nie możecie, na szczęście. Ale okej, okay, dobra, dało radę w ten sposób jeszcze. A ciebie mogę po prostu zjeść. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. A, tu mamy wodę. A, i tutaj mamy tą jednostkę chyba izolacyjną. Bo zobaczcie, jest kolejny ten, taki kwadracik, można powiedzieć. Ale nie mamy tam jak przejść, niestety. A, zobaczcie, jeden się podniósł z kubany. A, nas to już on nie obchodzi. Okej. Jeśli dostaniemy coś, że będziemy mogli przez to przechodzić, to będzie miało duży sens. Nie, no na pewno, bo teraz widzę, że jest tego sporo. I tutaj jest, że wyjście, no właśnie. No otwórzmy. I co to nam otworzy? Tamto. Okej. Okay. Więc w ten sposób mogę się przydostać. W ogóle ile to musiało być projektowania tych poziomów tak naprawdę? To jest duża robota. Okej. Okay. Bardzo szybko i bardzo blisko to mamy. Nie chcę odzyskiwać biomasy, tylko ja bym właśnie chciał ją zostawić.
Chodź, kolego. Mogę na spokojnie w ten sposób. Spróbujemy. Chociaż naładowane mam na fulla. O, szlak. O, szlak, 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 szlak. Odzyskajmy biomasę. Dobra, jego kolegę sobie zabierzemy trochę bliżej. I go zaraz wytarmosimy, żeby nam tutaj na pewno nie wstał. Powinno być już ok. Ale możemy... Czemu ja... Od kiedy ja mam w ogóle tyle ust? Dobra. No daruj mi, gościu. Gdybym miał chociaż tą biomasę zostawić, to by było po tobie. Ja bym się do ciebie zakradł wtedy. Dobra. Ale nadal możemy chyba... Dobra, lecimy po prostu dalej. Uciekamy i tutaj gdzieś... A, jest woda. Cały teren jest pokryty wodą. Co mamy u góry? Aha. To mamy u góry. To kurczę, mapa w takim razie bardzo ładnie zaprojektowana mi się wydaje. Ciekaw jestem, czy ktoś już ma tą mapę, jakby można powiedzieć, złożoną na internecie. Okej, tutaj pewnie nam się odblokuje. No właśnie, o kurczę, tu jaką dziurę zrobiliśmy. Ogromną wręcz, bym powiedział. Zapiszmy jeszcze najpierw. Dobra. O, dronik. Mapa w droniku. To było szybkie. Nie mam się po co ładować tutaj. Bo mamy nasz kamuflaż załadowany na fulla. Te, kolego. Ja w ciebie nie walę na dzień dobry. I ile tutaj mięska mamy. Zjemy was wszystkich. Ajdź. O, będziemy mieli zdolność kamuflażu już. Dobra, mogę zjeść. Tu gość trochę do nas nie chce podejść teraz, ale mamy go. A, tylko teraz nie mam masy na to. Czy ja tu miałem gdzieś punkt zapisu niedawno? To mogę odzyskać masę poprzez ten. Na szczęście ten punkt. No i przy okazji sobie zapiszemy tamten stan, to nic nam nie, nic nas nie zaskoczy w ten sposób. Okej, o, i mamy następne. I co nas tutaj czeka? Hydrofilia, zdolność do rozproszenia się w rój glist, pozwala przeciskać się przez szczeliny. No właśnie, i zobaczcie. Tak jak myślałem, dostaliśmy tą opcję, której właśnie ten. Co tutaj mamy na prawo? A, to to. Okej, okay, to nie musiałem tutaj tędy, widzę, iść. To wróćmy się, wróćmy się, wróćmy się. I lećmy do góry. Prawdopodobnie chyba na samą górę będziemy musieli polecieć? No właśnie, o. Proszę bardzo i zapisik. I odblokowane mamy całe już, no. W sumie ta gra jest... Szczerze? Na razie Carrion... W sensie, jest to przyjemne, okej, okay. Dzień dobry. Kolejny jakiś dron, można powiedzieć. Mało przyjemny z pewnością. Zaraz go spróbujemy o nie, o nie, o nie, o nie, jakieś tutaj namierzenie za...
Ja się po prostu przekradnę. A! Aha, ja go muszę pokonać, żeby przejść dalej, okej. No niestety. Otwórzmy sobie tutaj na wszelki wypadek te wszystkie przejścia. Sam siebie namierz, co? Ajajajajaj, o Jezus Maria. Ale gość nas tutaj nawalał. Czy mogę go jakoś skleić? Nie mogę za bardzo. No okej. Cudownie. Jestem martwy praktycznie już. A tam gość w ogóle w tym jest. O Jezu, jak ja to coś mam pokonać? Ajajajajaj. No i nas załatwił. No, można się było tego spodziewać. Jezu, jak ja to coś mam załatwić? Bo to jest ogromne. Czy... Tak, na szczęście tuż przed tym jestem. Jak ja mam go załatwić teraz, tylko moje pytanie. Ale moment, coś nam się udało skupnąć, bo było go widać. Było widać osobę, która była w środku. Nie, nie otwieram w ten sposób, niestety. Okej, spróbujmy może podejść do niego jakoś z góry. Dobra. To się udało. Okej, to też. Salwy ma takie jak nie wiem po prostu. Aż dziwi mnie fakt, że jeszcze nie straciliśmy nic. I zobaczcie, bardziej go teraz widać. Dobra, usuńmy się stąd. O! Mamy to. Aż mnie dziwi, dziwi mnie to, że tak ładnie się to udało zrobić. Dobra. Pytanie, w którą tylko stronę? Zobaczmy, co jest najpierw na prawo. A, tutaj jesteśmy. Okej, zapiszmy, bo nie chcę tej walki potem przechodzić jeszcze raz, gdybym tutaj coś spartaczył. I chodźmy zobaczyć, co nas czeka tutaj dalej. Aha, zamieniamy się ponownie w glizdy. I możemy przepłynąć tutaj w dół. Aaa, i mamy nasze przejście. Po strach głębin odblokowałem osiągnięcie. Okej, podwodna baza Lewiatan, właśnie, status bezpieczny. Bezdroża Mokradła. No na tych bezdrożach generalnie z tego co widzę znajdujemy się właśnie w głównej tej mierze. Otwórzmy to przejście. Otwórzmy sobie to, chociaż tam się nie przedostanę. No i chodźmy dalej gdzieś. A i właśnie, teraz będziemy mogli przejść tutaj. Dobra. I ponownie zmieniła się kolorystyka tego tutaj miejsca. Tylko widzę, że tu ludzie teraz są ubrani w kombinezony. Więc coś tu jest na rzeczy. To pewnie będzie jakiś radioaktywny może rejon? Trochę? Tak? Nie? Nie wiem. Okej. Jedyne co możemy pójść tu w górę. Aha, widzę tutaj jakieś działko. Co mi się już nie podoba. Więc trzeba będzie się zakraść. Od spodu. Okej, dobra. Kolejna rzecz, która będzie nam uprzykrzała życie. Dobra, wbijemy sobie gniazdko i zapisujemy grę.
Przepraszam, że tak się... Siedziba Relief Science. Relief Science. Okej. Okay. A zobaczcie, tym razem nie przechodzimy dalej, tylko zyskujemy biomasę już. Co tu miałem? Aha, miałem to samo. Okej. Okay. Gdzie mnie tu wywaliło? Okej, okay. Tu widzę, że mamy możliwość zostawienia biomasy, więc zostawię ją. A, i mamy możliwość powrotu do tego, okej. Okay. Czyli jakbym chciał, to mógłbym zostawić tutaj 50 biomas. Co najmniej. Jednakże no widzę, że mamy jedno. To spodziewam się, że będziemy potrzebować tylko tego. Okej, okay. Glizdy. Możemy to otworzyć. Aha, i spuszczamy sobie wodę w ten sposób. A tam podnosimy. O Jezus, nie można było po prostu zrobić. Aha. Aha. No, gra chyba tego nie przewidziała, że ja tu mogę przejść jako mały. A nie, dobra, dobra, możemy się cofnąć, okej, okay, dobra, jest dobrze. Cofniemy się po biomaskę w takim wypadku. Ale to kurczę szkoda, bo... No, według mnie to jest uciążliwe w takim wypadku. Dobra, teraz się uda nam przedostać... Moment, właśnie. Moment, 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 moment. Nie uda mi się przydostać. Przecież tu obydwa są te. No właśnie. Moment, moment, moment. Może ja tu w ogóle nie muszę chodzić. Może po to jest to zostawienie biomasy, żebym wystrzelił po prostu tą naszą pajęczynką w to oto miejsce. Dobra, wiemy jak już to chyba zrobić. Zostawiamy. Najzwyczajniej w świecie strzelamy, no właśnie. A ja tam się pakuję niepotrzebnie. No i zwiększyliśmy sobie poziom wody, tylko... Aha, w tym miejscu to jest. Nie, ja nie chcę się zmieniać, ja chcę się wchłonąć tutaj. Dobra. Nie możemy przylecieć po prostu dalej. Tu widzę, że są już ludzie, którzy czekają po prostu na moje życie. Więc zaskoczę was, ale ja czekam pierwszy. Mięso głodne. Padlina musi jeść. Okej, już widzę, że tamten droid się odpalił. Ale one są zamknięte na szczęście. Nie wiem dlaczego w sumie. Mamy automat. Aaa, pusty. Niedziałający przynajmniej dla nas. Cóż za karygodność po prostu, żeby padlina, potwór po prostu, który przychodzi do was, nauczać was o, nie wiem, tym jak się powinno jeść, to wy tak mi się odwdzięczacie, że nie mogę nawet z automatu skorzystać? Okej. Okay. Jezus Maria, jak ja ziewam. Może po prostu dlatego, że jest późna godzina. Jezu, jaka mgła jest na dworze. Dobra, mamy kolejne przejście. Tylko jeszcze na razie w ogóle nie tknięte. Jednakże widzę, że tutaj możemy już coś zrobić. A! Możemy się wpierdzielić nieźle. Mamy ponownie tą turbinę taką. Możemy złożyć biomasę, czyli siebie w tym wypadku. Dobra, zaczekam, bo tu kolega czeka na nas. Nie no, nie powinien nas tutaj zauważyć, jest kratka. Dawaj kolego, idź dalej. Dobra. Załatwiony. Masz taki padek na dwa razy zawsze. I to mi pewnie otworzy moją... A nie, nie otworzyło mi zguby. Okej, czyli tutaj musieliśmy się udać. Ale martwi mi fakt, że tamte druidy tam jeszcze chodzą. Znaczy droidy, te boty, można powiedzieć.
bo nie wyglądają na dobrze nastawione do nas. Dobra, chodźmy w takim wypadku do pierwszego z przejść. Aha, tu kolega na mnie czeka już. Dobrze, fajnie nam się tutaj udało. Dzień dobry. Przyszedłem po pana. Zajęte? A cóż, mi to nie przeszkadza. Mogę i z panią usiąść. A raczej pani może usiąść. Spocząć wręcz nawet na laurach, gdyż już pani jest martwa. A tutaj zobaczcie, aż czterech potrzebujemy otworzyć. Całkiem sporo. No ale sobie damy na spokojnie z tym radę. W górę się pniemy. O, jest kolega. Chodź tu, chodź tu. Chodźcie, chodźcie. I zobaczcie, jest zewnątrz, czy widać jakieś tutaj budynki. O, szlak, 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 szlak. Za mali, teraz jesteśmy trochę. Aj! Tutaj jest aż trójka ich. Wiecie co, chyba lepiej będzie, jeśli użyję tutaj tego kamuflażu naszego, który już mamy. Żeby być jednak bezpieczniejszym. Was mogę pożyć na spokojnie. Znaczy do czasu. Aż tamten się mną nie zainteresuje. Ale do tego momentu mogę tutaj przejść. Przejść się tutaj i walnąć was. Czemu on cały czas wstaje? Czy mi się wydawało, czy ktoś to miał ogień? Nie, chyba mi się wydawało. Dobra, po nim. Już mi się nie wywiniesz tak łatwo. No i tutaj mamy dwójkę aż, która raczej pomóc mi nie pomoże. Sprowadźmy ich może do jednego może miejsca? Tu padlinę gdzieś jeszcze? A nie, to jest pewnie przejście po prostu dalsze jakieś. Dobra, chodźmy po prostu wyżej. Zjedzmy kogo możemy. Boże święty, ile tutaj jest tych? Dobra, jesteśmy więksi teraz. Ale nie to chciałem chyba osiągnąć. A, dobra, widzę, że ja tu mogłem się tak przekraść między nimi. Niepotrzebnie widzę, tak wchodziłem. Dobra, tylko ja tu widzę, że to jest zamknięte. Czy ja muszę zabić tych wszystkich gości, żeby tutaj dojść jakoś może? Dobra. Spróbujemy, spróbujemy. Dobra. Ty będziesz załatwiony już. Zostanie nam teraz już tylko ostatni z gości. Ajdź. Daj się złapać na ten. Ajajajajaj. No dorwał nas, dorwał. Chociaż moment, czy ja mogę gdzieś indziej jeszcze, oprócz tego miejsca tutaj, czy ja mogę gdzieś jeszcze iść? Bo w sumie, o właśnie, właśnie, właśnie. Chyba jednak najpierw potrzebuję... A nie, stąd przyszliśmy. To moment, skierujmy się na drugą stronę, bo mieliśmy właśnie blokowaną też jeszcze drugą tutaj stronę.
O, dalsza część toalet. Nie ma mnie tutaj z pistoleta, będziesz w toalecie dręczył. Nękać mnie w toalecie chcesz, gościu? A, tutaj mamy kolejną część. To dobrze, że się jednak cofnąłem. W jakiś sposób, albo raczej gra mnie zmusiła do cofnięcia się. Bo teraz mamy dzięki temu jeszcze jedno. Nie chciałem schodzić w dół, ale no cóż. A, tutaj zeszliśmy teraz. Okej, okay, czyli... Czyli to była taka możliwość po prostu szybszego przejścia, ale nie poszliśmy w górę, bo widziałem, że tutaj było coś jeszcze w górę. No właśnie. O Jezu, drony. Matko święta, ile tu jest straży w tym miejscu. Dobra, jeden rodzic rozwalony już. I drugi. Dobra, jest przejście. Dawać, otwierać. Są ludzie do zjedzenia, więc jak najbardziej sobie uzupełnimy naszą biomaskę. Maseczka z ludzi poprawia wydolność ciała. Albo raczej biomasy. Dobra, i co mamy tutaj wyżej? Zobaczcie, jak miasto już teraz wyraźnie widać. Okej. Okay. Potrzebuję gdzieś zostawić naszą masę. Z tego, co mi się wydaje raczej. Bo nie jestem w stanie dosięgnąć tamtego, a przydałoby mi się pewnie. Ale zobaczmy, co tutaj odblokowaliśmy. A jest, okej. Okay. Dobra, wykrakałem akurat. Zobaczcie w ogóle, że doszliśmy na kranie z tego budynku już i tam jest jakiś helikopter na lewo. Fu, na prawo. Co on będzie sugerował nam? Dobra. Możemy się przejść tutaj. Wiecie co, ja tam tą biomasę zostawię, zobaczę na razie, co tutaj nas czeka. Dobra, wiecie co, chyba jednak się wrócę po nią, bo trochę ludzi tam jednak jest. A ja mam już 32 minutę. No przydałoby się chyba, żebym powoli kończył. No pod postacią jajka. Nie no, zjemy tutaj to oczywiście co mamy. I pójdę tutaj do wiatraczku po prostu. No. Dobra. Jakoś się spróbuję tutaj rozwinąć. Albo niech tutaj będzie skitramy się tutaj. O, tu nas będzie ładnie widać. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Możecie powiedzieć, co myślicie o hydrostofilii, już nie pamiętam nawet, jak to się nazywało. W każdym razie o tym, że możemy się zmieniać w te pełzające róbeczki. I czy... W sumie w poprzednim odcinku powinienem był zadać to pytanie, gdy celowali do nas właśnie z tych ogni i tak dalej. Czy mieliście okazję oglądać coś reżyserii Johna Carpentera? Film właśnie. Bo jestem ciekaw, jak dużo osób, jak dużo z moich widzów zna ten tytuł. No i oczywiście, jak wam się odcinek podobał. A jeśli ten odcinek wam się podobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.